Fani plebanii i Złotopolskich w żałobie. Zmarł w wieku 84 lat. Miłośnicy polskiego sektora kultury znów pogrążyli się w żałobie. Stowarzyszenie Filmowców Polskich przekazało, że w niedzielę, 22 września, zmarł Tomasz Tarasin. Odpowiadał m.in. za sukces plebanii, Złotopolskich, czy ekranizację kultowej powieści Nad Niemnem. Nie żyje Tomasz Tarasin. Tomasz Tarasin zmarł w niedzielę, 22 września 2024 roku. Miał 84 lata, informację przekazało na swoim profilu w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Ceniony operator kamery miał na koncie zdjęcia do przeszło 100 filmów i seriali fabularnych. Nakręcił kultowe produkcje, takie jak Nad Niemnem, Złotopolscy, Plebania czy Akwarium. Tomasz Tarasin, redaktor, współpracujący m.in. z Andrzejem Barańskim, Antonim Krauzem czy Zbigniewem Kuźmińskim. Był laureatem Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w 2021 roku, napisano. Był człowiekiem z prawdziwym talentem. Tak wyglądała kariera Tomasza Tarasina. Urodził się 8 marca 1940 roku w Olkuszu. Już jako młodzieniec przejawiał zadatki na świetnego filmowca, ale miłością do kina zaraziła go dopiero matka. W 1966 roku ukończył Wydział Operatorski PWSTiF w Łodzi, co pozwoliło mu przedrzeć się do hermetycznej branży i niejako dało przepustkę do współpracy z uznanymi reżyserami. Na studiach miał okazję zrealizować kilka produkcji dokumentalnych. Doświadczenie akademickie po raz pierwszy wykorzystał w pracy nad filmem Podróż do Arabii Antoniego Krauzego. Najważniejszym dziełem w jego karierze okazała się ekranizacja powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Portal SFP we wspomnieniu operatora cytował jego słowa, którymi opisywał przygodę z tym tytułem. Pastelowymi barwami starałem się oddać piękno natury współgrające z jej opisami w pierwowzorze literackim. Filtrem zmiękczającym na obiektywie podkreśliłem melancholijność świata opisanego przez autorkę i nostalgiczność samego filmu, mówił. Szczegóły pogrzebu Tomasza Tarasina. Znamy datę i miejsce. W swoim wpisie SFP przekazało szczegóły odnośnie pogrzebu. Pożegnanie zmarłego Tomasza Tarasina, w którym wezmą udział przedstawiciele środowiska filmowego oraz jego bliscy, będzie miało miejsce 1 października. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Około godziny 15 ciało operatora zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym północnym.